Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Tak rozpoczyna się psalm 96. Śpiew psalmów dokonuje się w liturgii, opisuje liturgię. W liturgii śpiew jest bardzo ważny, jest jego wiele cech, natomiast ważne są dwie cechy, które warto rozważyć. Śpiew wyraża chwałę oddawaną Bogu. Przez śpiew oddajemy Bogu chwałę i to widać w liturgii, kiedy wszyscy ludzie śpiewają, oddają Bogu chwałę, uznają Jego wielkość, Jego ważność. Kiedy całe zgromadzenie śpiewa, oddaje Bogu chwałę i dziękczynienie. Natomiast śpiew w liturgii ma też drugi wymiar. Jest to wymiar międzyludzki. Śpiew łączy zgromadzenie. W śpiewie wyraża się jedność. Jedność myśli, jedność też głosu. Wyraża się też potęga wspólnoty. Śpiew ma też wymiar łączenia ludzi w jedno. Zjednywania ludzi razem. Dlatego ten psalm 96 zachęcający do śpiewania dla Pana, mówiący też o liturgii, bo psalmy mówią o liturgii, mówią nam o tym, że kiedy śpiewamy podczas liturgii, to oddajemy Bogu chwałę, ale też łączymy się razem, między sobą, stajemy się wspólnotą.